Umysł ludzki nie nadąża za wyjątkami w pełni. I umysł nasz też nie nadąża za oceną tego fenomenu w kategoriach wybiegających poza normy prawa, w kategoriach analizy wielkości myśli, wizji, przeczuć, ostrzeżeń, wskazówek człowieka, który 27 lat służył na tym najwyższym w Kościele katolickim stanowisku Bogu, ludzkości i ojczyźnie. Jak ostatnia praca pamięci tożsamość wskazuje, że służba ojczyźnie platał on w służbę Kościołowi i ludzkości bardzo harmonijnie. Ja nie wyobrażam sobie innego biskupa, kardynała czy papieża, który by miał takie odniesienia jak Unia Europejska, Unia Lubelska. A odniesienia do tradycji historycznej ludzkości w takim powiązaniu z tym regionem Europy i świata, ale mógł je mieć i miał je Karol Wojtyła. I to jest czarno na białym napisane. Więc to już nie jest przedmiotem, może być przedmiotem interpretacji, ale nie może być przedmiotem dyskusji, żeby to obchodziło.